Nie skontrolowałem piłki tym autkiem. Spróbujmy double toucha. Jest! Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zrobimy sobie kolejny mecz 1v1 losowymi autami. I już bez przedłużania losuję na sam start. I trafiamy, jak to się nazywa? Matkat? Nie, Outlaw. Nawet nie byłem blisko. No ale na pewno to auto się rzuca w oczy. Aktualnie na jedynkach mam Grand Championa 3, no więc tutaj będzie mniej więcej taki poziom. W miarę chyba okej. No i dobra, ogólnie to meczu szukało parę minut, więc przeciwnik może być z różnego poziomu. Tak, jeszcze na start was pytam, bo przestawiłem kontroler, tak jak widzicie na ekranie, no i możecie napisać, co o tym sądzicie, czy tak jak jest teraz jest dla was ok, czy lepiej było poprzednio, czy to też się możecie przyzwyczaić. No i mamy wybuch za platynę. No nie wierzę, że akurat coś takiego. Co do samego autka, to sobie przez te 3 minuty pojeździłem w sumie chwilę na freeplayu i na pewno ma potężny boost i generalnie potężnie wygląda, ale jakoś tak, nie wiem, w miarę git się nim jeździ. Nie wiem, co to za hitbox. Sobie spróbujmy się nie dać zdemować. A ja to zawsze tak lubię powiedzieć. Jedno, o, jaki resp idealny. Idealnie, dobra, to w nagrodę za to, że wiedziałem co zrobić. To powinno być groźne, jak mu siądzie, ale mu nie siadło. Aj, jakiś demo na nim? Jakim cudem go nie zdemowałem, tylko mnie spowolił, jak wjechałem w niego przodem. Czasami demo w rakecie, no, po prostu nie zdemowałem go. Szkoda ogólnie. A, tutaj wybijamy piłę. I znowu straszymy go demo. Dobra, jest, udało się, ale znowu jakoś tak dziwnie. I 2 do 0, dobra, 2 do 0. Udało się strzelić bramkę. No i fajnie będzie to wygrać. Dobrze mi się tym autkiem jeździ, nie wiem, wygląda dziwnie strasznie, ale jakoś z jakiegoś powodu mi się dobrze jeździ nim. Może to kwestia, że przeciwnik jest na przykład słaby. Nie wiem, nie znam się. O, 3 do 0, idealnie, nie no, ale to też jest tak na psychice siedzi zawsze. Ja zawsze to chyba powtarzam, ale jak widzicie przeciwnika grającego czymś takim, to wiecie, że coś jest nie tak. Omega nie zdąży się cofnąć, niestety, 3 do 1 po wznowieniu. A zróbmy sobie fake kickoffa. Może nie zwróci na nas uwagi. Zwróci uwagę, ale na szczęście nie strzelił. Ja to jak najszybciej tutaj wyskoczę wybić. Dało się zblokować. Teraz fajnie by było wrócić na czas. On to niestety strzelił, a wcześniej nas bumpnął, to jest lipa i 3 do 2. Dobra, wznowienie znowu przegrane. Oj, Fenek OP. Dobra, wywalił się, szybki kontratak, fajnie, że ziemek lata na te zagrywki. Nie wiem, czy to on tak zawsze gra, czy na przykład widzieć, że my mamy dziwne auto, to też jakoś pajacuje. Ale ogólnie nie róbcie takich zagrywek, jak chcecie wbijać rankę, bo są nieopłacalne. Dobra, on nam podał piłę, ja sobie zagram tutaj, zbiorę boosta. Ogólnie to chyba mogę to kopnąć dokładnie, bo by nas nie przebił raczej. Tutaj, nie wiem, kopnijmy go. Chciałem go kopnąć jeszcze raz, ale nie trafiłem. Okej, trafię? Nie no, bardzo fajny strzał. To znaczy, niby wyglądał na największą open na świecie, ale ten kąt był taki jakby ostry i nie była to tak wygodna piłka do strzelenia. No nie, znowu po wznowieniu. No nie, spajacowałem, mogłem to obronić na spokojnie, ale się trochę, no nie wiem, zdziwiłem się, że on nie dał strzału i zgłupiałem. Okej, zrobię slow kickoffa może, ale... No nie, no pajacuję, przepraszam wszystkich, ja pierdzielę, co ja robię. Zróbmy normalne wznowienie, w sensie normalnym, po prostu pojedźmy. Niestety on, jak na złość, zrobił fejka. Dobra. Wykopany. Nie zdążę strzelić, ale zdążę zrobić coś takiego i zdemować go. Czy tu będzie gol jeszcze? Otóż nie będzie, bo zdążę wybić. On jest tyłem, więc nic nie zrobi. Nie wiem, jakim cudem nie dostał demo znowu, bo znowu do niego na pełnej wjechałem. Ale jak widać, nie aż tak bardzo na pełnej. Okej. Dobra, ważne, że nie straciliśmy bezpośrednio. Mamy okazję na pincha. Nie będzie w bramy niestety. I będzie niebezpieczna sytuacja, bo ma gorzej tak kilometry wolnego miejsca. Ale nam postanowił podać piłę. Demo? Nie mogę sobie w niego trafić, nie wytrzymam zaraz, a tak nie kusi go demować. Dobra, wygraliśmy wznowienie. To ogólnie spróbujmy go jakoś porobić może, wyjątkowo. Okej, nie udało się. I nie mogę go zdemować dalej, nie wytrzymam, naprawdę. Ziemek jest niedemowalny.
Okej. Okay. Nie zdążę bezpośrednio raczej, ale zagrajmy sobie do boczku. Tutaj przyjęcie i coś takiego. Flik nad nim. Nie zdążę tego dobić. Okej. Okay. No i nam strzela na 6 do 5, ale jestem bałwanem. Dobra, ja proponuję nie jechać na wznowienie. Zobaczymy, co on zrobi. Oj, niestety zrobił slow kick-offa, bo się spodziewał. Tutaj... Nie, nie, nie! Nie, przegrane wznowienie. Jedyna szansa jest taka, że go skontrujemy po tym, jak on się wywali. Ale czy się wywali? Nie wywalił się, ale obroniłem. Niestety recover najszybszy to nie był. Dobra, przebijamy. Pierwszy mecz raczej przegrany z tego, co widzę. A szkoda, bo... Miałem bardzo duże szanse na wygranie. Dobra, drugi meczyk, losujemy auto. Dobra, co teraz nam loteria? Mamy ziemniaka z rekinem na dachu. No nie wierzę, jak to się stało szybko. No i dobra, zobaczymy, jak się spisze w boju nasz kartofel. Ja już na start może nie pojadę. O nie, on też nie jedzie. Nie wiem, kto będzie pierwszy. Ja będę pierwszy. To kopnę po prostu. I demo jakieś na nim? Nie no, strasznie... Za bardzo jeżdżę na te demo. Ale generalnie nasz boost jest potężny w tym autku. Ale nie no, co ja dzisiaj mam z tym jeżdżeniem na demo takim jakby za bardzo. Okej, okay. Wznowienie. To się może źle skończyć. Ale na szczęście sobie strasznie źle to kopnął. Dobra, wykopnijmy. Ja sobie tutaj zbiorę przyspieszenie, żeby mieć. No i on ładuje ładnie bramę na 2 do 0. Dobra. Wznowienie lekko przegrane. Ładuje od razu i idealnie w okienku. Nie no, co to jest za pikujący ziomek? Ciekawe, czy jest na tyle kozacki, żeby przewidzieć nasz slow kickoff. To znaczy fake kickoff. Otóż nie. O nie, nie tak to miało wyglądać. Totalnie nie skontrolowałem piłki tym autkiem. Spróbujmy double toucha. Jest! Co to było w ogóle? Już byłem, nie miałem boosta, nie miałem nic. Totalnie nie tak to miało wyglądać. Śmieszne to było, tak? Tutaj jeszcze dostałem bumpa i... Bez boosta spadnięcie na piłkę, spinczowało to do jego bramki. Dobra, spróbujmy wygrać wznowienie, albo nie przegrać. Dobra, widzę, że on nie jedzie. I strzelamy bramkę dzięki temu. Dobra, fajnie, że to zauważyłem. I fajnie, że się też wylał, ale nie chciał nam podać, bo to by prawdopodobnie też się zakończyło bramką od razu. Dobra, tutaj mamy podanie. Znowu nam zostawił pustą bramkę, nie wiem, o co chodzi. Znowu nie wiem, tak jakby się wywalił. Dobra, odwrotność pierwszego spotkania. Tam my wyszliśmy chyba na 3 do 0 i potem zostaliśmy kamyknięci. Tutaj na odwrót, fajnie, podoba mi się to. Dobra. Zbierzmy tego boosta, to będzie bardzo cenny boost. Tutaj demo, no nie mogę sobie trafić. Każdy mnie unika, jestem zbyt jakiś taki, nie wiem, unikalny. Dobra, chyba to słowo zmieniło znaczenie, jak to wypowiedziałem. Dobra, bronimy. Od ścianki, żeby było szybciej. Tutaj coś z podbitka. Nie mogę go zdemować. Spoko jest ten samochód. Bardzo się fajnie gra nomadem ogólnie. Natomiast jest tak, jakby nie jestem do niego przyzwyczajony. I tak czasami jak skaczę z piłką na dachu, to jest różnie, dziwnie, tak. Ale spróbujmy sobie skoczyć znowu. Nie mam boosta, to jest beznadziejne. W trakcie lotu zauważyłem, że nie mam boosta i też spanikowałem. Nie wiem, co ja robię znowu. Masakra, jestem głupi dzisiaj. Okej. Okay. Wznowienie, no tak średnio. Trochę bardziej wystawione do niego. O, ale bombka. Szkoda, że nie w bramę, bo kontra byłaby konkretna. Demo? Nie mogę, no co jest? Dajcie się zniszczyć, typiarze. Okej, okay, on ma ceilinga i będzie walił pincha prawdopodobnie, ale takiego prosto do nas. Taki tuwa, tutaj bumpion, tutaj strzał i jeszcze przypadkowy double touch. Dobra, 4 do 4. Nie wiem, czy będzie pamiętał, czy że robimy slowa, w sensie fejka. Dobra, chyba nie pamiętał ogólnie. I czy to się skończy bramką? Zobaczymy. Dalej jest tak jakby po kickoffie. Dobra, jest. Tak naprawdę, no dalej to jest gol po wznowieniu, mimo że trochę czasu minęło. Ale ładnie tutaj zagraliśmy, fajnie sobie skontrolowałem. Elegancko. Nam, żeby było nie przegrać kick-offa. Zrobię innego niż zwykle. W sensie flika w drugiej stronie i nie wyszło mi to jakoś super dobrze. On. Dobra, double reseta próbował. Na szczęście się na czas połapaliśmy i to zblokowaliśmy. I teraz strzał w bramę.
Nie no, fajnie się kopie tym autkiem. Jest bramka? Dobra, 6-4. Ogólnie fajny jest ten nomad, no co ja tutaj mogę powiedzieć? A to jest w ogóle ta edycja za 70 poziom, ze spoilerem. Pyrka ogólnie jest OP, ale strasznie jest śmieszny. Nietypowy, to na pewno. No nie, daliśmy się sfejkować, masakra. Ale z drugiej strony, jak gram takim autem, to myślę, że nie ma satysfakcji, jak on fejkuje takiego pajaca, co sobie gra pyrką tak stuningowaną. Dobra, polećmy na ceiling shota może. Nie jest to najinteligentniejsze zagranie na świecie. Ale nie zawsze coś musi być. O kurde, debilne. Nie zdążę. Dobra, to było głupie jednak. Ale tak w ogóle sobie pomyślałem, kontynuując, że bardzo śmieszne i dobre zagranie by było ze strony Psyonix, jakby dodali do tego auta skin ziemniaka. To znaczy malowanie, że auto wygląda totalnie jak ziemniak, tak jakby... No jakby odwzorowali ziemniaka. To by było mega śmieszne i myślę, że dużo osób by jeszcze w formie im używało tego samochodu i Psyonix by tak się przyznało swoją drogą, że ten samochód seria wygląda jak ziemniak. Dobrze by było go zdemować. Jest demo. Dobra, jest 8-6, gituwa. Bałem się, że się tu zrespi, zrespił się tutaj, ale jakoś wybrnęliśmy kopniakiem w zderzak. Kolejne wznowienie. Jest gituwa. Ja się boję tam podjechać. Ogólnie to nie wiem, żeby go nie prejumpnąć. Dokładnie. Wyszło fajnie. Teraz jeszcze obronić jego strzał, jak pierdyknie. Chyba, że poleci na coś takiego. Dobra. I to powinno być 9-6 dla nas. Chyba, że zepsuje. Nie no, ogólnie polecam tą pyrkę. Bardzo przyjemnie się nią gra, przeciwnik się poddał. Elegancko. A no i wracając, to ten pierwszy samochód też wbrew pozorom był spoko do grania, w sensie przyjemny. Ale wtedy przegrałem, przez swoją głupotę. No i losujemy ostatni samochód na dzisiaj. Już widzimy, że fajna czapeczka i w ogóle. A samochód? Czyżby nam nie zmieniło auta, czy co jest, że się jeszcze nie zmienił? Chyba się nie zmienił, albo jest potężny lag. Dobra, to w takim razie losuję jeszcze raz. Żeby nie powtarzać dwa razy tego samego. I gramy Roadhog, chyba się to nazywa. Dobra, dokładnie, tym razem się nie pomyliłem. Ogólnie to totalnie nie pamiętam, jaki to jest hitbox. No ale zobaczymy, widzimy się w meczu. No i okej, ten sam przeciwnik co przed chwilą. Także już wiemy, co on może pokazać. My z nową bestią. Ciekawe, jak zareaguje, że mamy taki zmieniony samochodzik i też na takie dziwactwo. Pewnie ma z nas za totalnego świra. Ale dobra, ja to może wybiję od razu, dokładnie. Tutaj dobrze by było od razu też na szybkości podjechać. Zabrać to przyspieszenie, nie dać się skontrować, to też będzie spoko. Dokładnie. Ten samochód ma chyba najmniejszego boosta do tej pory, co jest ogólnie dla nas spoko sprawą, bo aż tak nie zasłania. Ale przeciwnika też to mogło rozpraszać trochę. No i tracimy bramkę, bo najechałem na słupek jak ktoś... Ja, no jak jakiś silver, powiedzmy w ten sposób, albo brąz nawet. Dobra, chyba się spodziewał, że tu robimy takie wznowienie, ale no cóż. Jakoś mu się to nie działa i strzelamy prawdopodobnie na 1-1, chyba że coś zepsuje, ale nic nie zepsuje. Dobra, zróbmy takie coś. On nam podał piłkę, elegancko. To zabiorę mu znowu przyspieszenie. On się lekko wywalił, dlatego to bierzemy i strzelamy na 2-1, elegancko. Dobra, wywalił się trochę na wznowieniu, ale to nic nie dało i tak przegrałem. Może niepotrzebnie go kontrowałem, tak jakby w złą stronę. No i ładnie to zrobił, idealny tak jakby flip reset. Okej. Zrobił chyba slow kickoffa. Musimy to zapamiętać, że tak robi. No chyba, że teraz akurat mu nie wyszło i nie trafił w boosta. Co jest dla nas, no, darmową bramką. Nie trafiłem, no nie wytrzymam. I tracimy, no nie. Albo nie strzelał? Czemu on tego nie strzelił? Nie wiem, chyba darował mi to, że nieważne, masakra, co tu się dzieje. Może to przez autko nam darował. Dobra, przebijamy. Nie udało się go przebić i niestety zdążył do tego jeszcze podjechać. Tracimy na 3-2. No, idealnie tutaj przeczytał, ale to strasznie też ryzykownie, bo zagrałbym prosto i by była dla nas brama znowu. Dobra. O! No i niestety double tapa zasadził nad nami. Spodziewałem się tutaj, że poleci na double od razu. On jeszcze sfejkował i dopiero tutaj poleciał. Fajnie to zrobił. Teraz obstawiam, że się by spodziewał, że robimy slowa, dlatego ja podjadę i ja kopnę piłkę nad nim. Jakbym to kopnął w bramę, to byłoby idealnie, ale tak też jest fajnie, jak widzicie, 4-3. Tutaj trzeba też czasami zrobić zmiany i tak jakby, no, wchodzić w umysł przeciwnika, żeby przewidzieć, że na przykład teraz będzie się spodziewał. To na pewno go zirytowało. No i teraz dla odmiany znowu lecimy do tyłu. I on też leci, spoko. Teraz slowik. O nie, za mocny fliczek. Jakiś tutaj... Jeszcze gol? Proszę. Jaki fart niesamowity.
Jaki niesamowity fart. Ziomek musi być tak zmedowany, tak zdenerwowany, że to jest niesamowite. Przecież zobaczcie tutaj, jeszcze końcem flipa to złapałem, aż przeminałem, żeby on tego nie widział, bo może sobie z tego nie zdaje sprawy. A tak to... może być... O nie, no znowu okazja na flip reseta dla typa, ale już widzimy, że zrezygnował. Dobra. Podlećmy. Jest idealny sejwik. Nie no. Siedzi teraz przez chwilę gierka. Zagrajmy do boku, trochę na boosta nie powinienem grać, bo dzięki temu ma i piłkę i boosta za Afriko. Ale no nie no, teraz nie zdążyłem wybić. Okej, do lewej. Ja sobie wezmę przyspieszenie, wezmę sobie piłkę. A fliknijmy może prosto pod poprzeczkę. Okej, blok jest zrobiony, on ma tutaj piłkę fajnie. Może go przestraszyłem, niestety się nie sfejkował, nie przestraszył. Ale to raczej powinienem obronić, ale mi snąłem. Dobra, zrobmy. O, nie jedzie do wznowienia, gituwa. Pięknie to zauważyliśmy i sflikowałem, bo nie widziałem, gdzie on jest i powinienem lepiej obserwować, co on robi. Podlećmy sobie i źle sflikowałem znowu, masakra. Ale ogólnie autkiem się dobrze jeździ też. Kolejne chyba spoko autko. Nie jestem przekonany, wydaje mi się, że to jest na bazie Octane'a zrobione, na bazie hitboxu Octane'a. Dobra, fake kickoff, on też robi fake'a. Do boku, obronił. Szkoda. Fajnie by było, jakby tam nie obronił wyjątkowo. Ale znowu zrobimy jakieś randomowe bumpy i 5 do 7 dla niego dalej. Dobra, zrobię sobie fake kickoffa. On chyba też robi fake kickoffa. Tutaj zagrajmy sobie obok niego. I mamy pustą bramkę, nie muszę się śpieszyć. Ogólnie gościu jest chyba mega zły, bo już nawet żadnej powtórki nie pomija. Dobra, zróbmy... Zrobiłem dla odmiany inne wznowienie. I jak widzimy, nie warto było tego robić. Dobra, jakieś 50. Niestety było to bardzo słabe. Mam też problemy dzisiaj, żeby patrzeć, co się dzieje, jak jadę z piłką na dachu za siebie. I tak w sumie zgaduję, co on robi. Tutaj bronimy strzał, ale on ma kolejną próbę. Albo nie ma, bo się wywalił. Nie wiem, czy go zdążę zdemować. Fajnie by było. Nie udało się jednak. Może jakbym podskoczył, to by była szansa, ale już mniejsza. Wyskoczmy sobie do góry. Niestety on obronił to, ale słabo skontrolowałem tak naprawdę. Nie było to najlepsze zagranie, co zrobiłem. O, jest niebezpiecznie, tracimy na 6 do 9. Dobra, chciałem zrobić jakieś inne wznowienie, żeby móc szybko strzelić, takie już turbo ryzykowne. Ale no niestety się nie udało i ten meczek możemy poddać, ja tutaj już nie będę przedłużał. No ale generalnie samochód też nie był zły, tak naprawdę grało się nim całkiem przyjemnie. Tym razem to gracz zawiódł, bo samochód naprawdę, nie wiem, w moich rękach się czułem nim bardzo przyjemnie. Zapraszam oczywiście do zostawienia suba, jeżeli podoba wam się ta seria, to również lajka. No i nie będę przedłużał, elo elo. Nie, że zapomniałem, że to nie ja montuję i... Nie, proszę, zostaw to. W sensie wywal.